Hejo, witajcie ludzie, z tej strony wasz ulubiony Enrux, a to jest kolejny odcinek Enrux informuje. Mianowicie dzisiaj wam powiem o kilku zmianach na kanale, mianowicie zmienił się styl ogólnie kanału. Dodałem nowy banner oraz awatar, który zrobił dla mnie Studio Fallout, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Wbijajcie, zamawiajcie grafiki, tam about 80 czy 100 widzów. Naprawdę, jak widzicie po banerze i awatarze, świetna praca, no coś pięknego po prostu, naprawdę. Jeszcze raz ci dziękuję, robi mi również te wszystkie miniaturki do Gothica, więc za to mu bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze co tam mam dla was, lajkujcie mój fanpage, bo tam bardzo dużo rzeczy się pojawia. Ostatnio dałem wam zapytanie, czy może zacząć prowadzić live'y. Tutaj też mam dla was zapytanie, piszcie w komentarzach, czy zacząć prowadzić live'y. Było za kilka osób, chyba 6 dokładnie, wszystkich z nich pozdrawiam. Więc tutaj naprawdę bardzo serdecznie wam za to dziękuję, że podobał się taki pomysł i że chcecie, abym prowadził takiego live'a. Już założyłem oczywiście konto na Hitboxie, będziecie je mieli w opisie. Jeszcze tam muszę trochę popracować nad grafiką, ale to nie będzie raczej długotrwałe. Tak samo dzięki za pomoc w OBS-ie Farantezowi, który mi pomógł po prostu poustawiać to wszystko, żeby to miało ręce i nogi. Również dziękuję Patricksenowi, który udostępnił mi swoją muzyczkę bez praw autorskich, żeby nie było, nie ma praw autorskich, na swój kanał, żebym mógł sobie używać. No i co jeszcze tutaj miałem powiedzieć? Aha! Odnośnie kolejnych serijek jakichś, których będą po Enemy Froncie, bo nie mam pojęcia, kiedy zacznę Mass Effecta. Obiecałem sobie, że go skończę, znaczy jak skończy Jamesa Bonda, to wtedy zacznę Mass Effecta, on dalej stoi, więc wybierzcie jakąś króciutką serijkę, naprawdę króciutką, która by wam pasowała do nagrania, bym oczywiście nagrał. Tak, i kolejną taką jakby różnicą, zmianą na moim kanale są pojedyncze gameplaye. Jeżeli wchodziliście, znaczy teraz wam udostępnię dokładnie całą zakładkę pojedynczych gameplay, będziecie mieli całą zakładeczkę. Zmieniłem po prostu wyglądy miniaturek, po prostu dodałem do każdej miniaturki logo gry, którą nagrałem. Na przykład mamy Metin 2, mamy GTA San Andreas, FIFA, Enemy Front, Enemy Territory, Pirates of the Kingdom Knights, Doom, Garden CNC, Deadline Rotten Edition i FIFA 13. Udostępnię wam tą playlistę już nie w tym odcineczku. To jest taka niedzielna pogawędka, można by powiedzieć. Postanowiłem sobie coś takiego nagrać, bo dawno nie było informacji. Także Acemilan, powrót do potęgi, to się będzie ukazywało co jakiś czas. No to taka seryjka retro, więc no nie ma co tak zapierdzielać z nią. Co do reszty serii, Gothic już powoli, no jest już połowa serii, pogadanki i tak dalej i śmieszne teksty, to również będzie się ukazywać za niedługo, więc na spokojnie, nie ma co. Naprawdę widzę, że też teraz w playlisty dużo ludzi zagląda, no i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Będziecie mieć za niedługo pod każdym filmem inne opisy. Inne opisy, o właśnie, co do playlist właśnie pojedynczych gameplayów, również dodałem opisy do każdej gry w opisie pod filmem, więc tutaj kolejny taki plusik nowy na kanale. Moje kolekcje gier to też będę może recenzje jakieś robił różnych gier. Enrux poleca, to już koniec tej serii, no nic mi to nie przynosiło, za niedługo może jakiś konkurs się pojawi. Dalej, co mamy Monaco z ekipą, no to takie serii jak Let's Play Enemy Front, montaże, Guardians ENC, Call of Duty i tak dalej. Call of Duty jeszcze mam nagrane do 11 odcineczków, z Soapem się zbieramy do 12, ale coś nie możemy się zebrać. Za niedługo pojawi się nowa serijka z Soapem, mianowicie Sniper Elite V2, kooperacja, już grałem z Tyrusem kiedyś na jego kanale. Więc teraz postanowiłem, że nagram coś takiego na swój kanał. Jeżeli chodzi o Guardians ENC, to nie skończę tej serii, ponieważ no niestety właśnie save'y mi się chyba pokasowały, jeżeli dobrze pamiętam. No i nie wiem, może jeszcze wrócę do tej gierki, ale zobaczymy. A resztę serii, które skończyłem, dziękuję wam oczywiście za oglądanie. Może kiedyś udostępnię stare serie, które nagrywałem, na przykład zagrajmy Wolfenstein,
która w ogóle miała 129 wyświetleń na playliście, więc szał naprawdę. Ale jeszcze raz dziękuję wam ogólnie za wszystko, co dla mnie robicie, że jesteście aktywni na tym kanale. Ostatnio aktywność i spada, i wzrasta na przykład. To Team Fortressa, bardzo wam dziękuję za taką aktywność, naprawdę wszyscy się cieszyliśmy. Jeżeli wszystkim powiedziałem, jak pięknie odebraliście jakby ten odcinek, tak samo dziękuję za aktywność pod moimi pogadankami z Gothica i dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, które wbijacie, no bo naprawdę idzie ich coraz więcej codziennie, no nie wiem jakim cudem, ale dobra. Tak samo dziękuję wam już za prawie 50 tysięcy wyświetleń, no to naprawdę to jest naprawdę szał. I jeżeli chcecie coś, nie wiem, podyskutować czy coś, to zapraszam oczywiście do dyskusji. Wszędzie wszystko macie pod kanałem, naprawdę dyskusja, informacje, wszystko macie tam. Też informacje się niedawno zmieniły, dodałem listy ukończonych gier, więc tutaj taki mały smaczek od Enruxa. Także dziękuję wam za oglądanie tego, Enrux informuje. Pod spodem będziecie mieli ankietę do 2-3 gierek, które chcę nagrać i myślę, że podczas gdy skończę Enemy Fronta, naprawdę wbijajcie, bardzo serdecznie was zapraszam również do oglądania całej playlisty pojedynczych gameplay, bo naprawdę pozmieniało się, dodałem wszystko, całe smaczki już macie przed sobą i ich będzie więcej, będą też opisy do każdej playlisty, więc tutaj wam polecam wbijać. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, mówi Enrux, trzymajcie się, do następnych ziomeczki i pa pa, hejo. Working like Miley. Pójdę do Diego, tylko nie skocz tutaj. Working like Miley. Bardzo wiadomo jak moim start working like Miley. Zejściem typowym dzień dobry, witam bardzo serdecznie.